Witam Was, kochani, bardzo serdecznie Was witam. Oczywiście w Pepco pojawiła się nowa kolekcja, także bardzo się cieszę. Wreszcie jest coś nowego, wreszcie jest coś ciekawego. 8 zł takie buteleczki z tworzywa na kosmetyki, na wakacje, na jakąś podróż do szpitala. Ostatnio chyba były w Pepco takie przezroczyste, ale ten plastik taki słabiutki się wydawał, natomiast te są bardzo fajne. 15 zł. Naprawdę jest dużo nowości, zaraz oczywiście do tych nowości przejdę. Tutaj jeszcze sobie zobaczymy. Interesują mnie kominki, ale bez żadnych dodatków. Także muszę się jeszcze rozejrzeć. 25 zł taki zestaw. I tutaj mamy lampki, oświetlenie. Te są nawet dosyć ciekawe w stylu boho. Tutaj mamy nowość w kolorze brązu, taki brąz padający w rudy. Dostępne są jeszcze takie czarno-szare, plastikowe. Cena takiego zestawu to 20 zł. No powiem Wam, że coraz więcej dodatków w tym stylu. I tutaj mamy motylki. Motylki też ładnie wyglądają. Cena takiego opakowania to 15 zł. I tutaj mamy kolejną nowość, również za 15 zł. Takie lampki, kulki kolorowe. Też ciekawie to wygląda. Także takie nowości, jeżeli chodzi o oświetlenie. I tutaj mamy nowość, przynajmniej dla mnie, 100 zł. Taka zasłona. Gruby materiał. Tutaj mamy jeszcze takie. Te są akurat z poprzednich kolekcji. Ta firaneczka ładna za 60 zł. W zestawie dwie sztuki. I za 40 zł makrama. Bardzo ładnie wykonana, bardzo ładnie się prezentuje. Dość ciekawy wzór. Ładny kolor, tutaj mamy obok serce w tym samym stylu. Cena tego serca to 12 zł. Też dosyć ciekawa dekoracja, oczywiście jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy. 35 zł, taka szkatułka na biżuterię. Tutaj możemy sobie podejrzeć, co jest w środku. Fajnie wykonana, ciekawie wygląda, cena naprawdę bardzo atrakcyjna. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju szkatułki, pudełka, to w Pepco jest naprawdę bardzo duży wybór. Taki niewielki zegar w kolorze białym. Cena tylko 9 zł. 4 zł. Taki niewielki świecznik. I tutaj mamy za 6 zł taki biało-fioletowy. Pięć złotych, taki niewielki w kształcie kuli. W kolorze białym. I jestem, kochani, teraz na dziale z poszewkami na poduszki, na jaśki. 15 zł, coś nowego, bardzo ładna, kolorowa. Tutaj jeszcze mamy jeden rodzaj. Te akurat Wam już wcześniej pokazywałam i też ładnie się prezentują. Obydwie. Bardzo ładne.
I tutaj mamy bardzo ładny bieżnik za 20 zł. Oczywiście obrusy, taki szary, jednobarwny, 35 zł. Szkoda, że nie ma obrusów na takie rzeczywiście duże stoły. Tutaj mamy za 8 zł takie podkładki pod kubki, pod szklanki, filiżanki. Nawet fajnie wyglądają. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to w Pepco jest naprawdę bardzo duży wybór. Plastikowe, gumowe. Tutaj mamy coś nowego. Mój kolor niebieski. Fajnie wyglądają takie materiałowe podkładki. Cały taki zestaw. Tutaj mamy jeszcze w kolorze zielonym. Cały taki zestaw kosztuje 15 zł. Myślę, że obydwa kolory tak samo ładnie wyglądają. Chociaż jakbym miała się zdecydować, to jednak wybrałabym kolor niebieski. Bardzo podobne możecie też znaleźć w Action. Tam też jest nawet dosyć duży wybór. Tutaj mamy jeszcze takie plastikowe z tworzywa. Też fajnie wyglądają. Dwa kolory dostępne. Tutaj mamy beż. Tutaj mamy obok w takie wzory. I najnowsza kolekcja. Takie podkładki 6 zł. Styl już, kochani, wakacyjny. Wakacje zbliżają się naprawdę ogromnymi, wielkimi krokami. 50 zł, taka pufa, puf, ale powiem Wam, że śmierdzą te pufy. Nie wiem, może komuś nie przeszkadza ten zapach. No, dla mnie jest dosyć mocno nieprzyjemny. Te poduszki są bardzo ładne. I cena już sobie sprawdzamy. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Cena 40 zł. Piękne są. Tutaj mamy w kolorze takiego jasnego beżu, taka może brudna biel. Cena 40 zł również za taką dosyć dużą poduchę. 30 zł taki kosz. Na przykład na owoce został tylko jeden. Ogólnie ja jestem troszeczkę później niż zazwyczaj, więc no niektórych rzeczy może brakować. Natomiast myślę, że od przyszłego tygodnia już będziemy na bieżąco. Bardzo ładne szklanki. To są raczej takie. Na lody? Chyba tak, na lody. Śliczny kubek, został tylko jeden, więc no podejrzewam, że bardzo szybko się rozeszły. Bardzo fajny kaktus. Super wygląda. Cena 15 zł za taki kubek. I powiem Wam, że nie wiem, czy Wy też zauważyliście, że w Pepco coraz fajniejsze te kubki. Tutaj mamy zestaw takich trzech pojemników, 40 zł i 8 zł taki kubek. Do tego powinna być jeszcze słomka, pewnie przy kasie. Pamiętam kilka lat temu, to był po prostu hit, jeżeli chodzi o Pepco. 25 zł taki zielony talerz ze złotym rantem w kształcie ananasa. Bardzo ładnie się prezentuje. Ogólnie to zieleń wchodzi do Pepco, także myślę, że będzie coraz więcej dodatków w tym kolorze. Te słoje już Wam pokazywałam, chyba nawet w ostatnim filmie. Tutaj mamy cenę stojaka 12 zł.
Te stojaki są dostępne w kolorze fioletowym i w kolorze pomarańczowym. Natomiast jeżeli chodzi o taki duży słój, kosztuje 25 zł. I tutaj mamy kolejny kubek, tym razem z ananasem.
Od razu mi wpadła w oko ta fajna spódnica w kolorze brązowym za 35 zł, 25 zł. Natomiast kosztuje taka bluzeczka w kolorze białym z taką aplikacją naszywaną, też dosyć ciekawa, chociaż niekoniecznie mój styl. Sukienka 40 zł. Te sukienki były modne dobre kilka lat temu i wszystko po prostu teraz wraca. Tutaj jeszcze mamy coś ciekawego i to też jest sukienka. Ta jest rzeczywiście fajna. Podoba mi się kolorowa, akurat taka na wiosnę, na lato, długa, taka z takiego lejącego materiału. No fajnie wygląda. Cena 70 zł tej sukienki. Super. Super, ta sukieneczka super. Bluzki 30 zł. Tutaj mamy w takie biało-czarne pasy, a także w biało-granatowe. I dziękuję kochani Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza, łapeczki i widzimy się w kolejnym filmie albo słyszymy. Do zobaczenia. Pa!